Witam Was serdecznie. Tym razem nagranie po polsku. Jest to związane z pisaniem samej pracy dyplomowej. Chciałem Wam powiedzieć o kilku kwestiach, zanim przystąpicie do takiej już konkretnej pracy. Być może jeszcze pod koniec tego semestru, bo w wakacje będziecie mieli okazję coś zrobić w tym zakresie, ale na pewno, jeśli nie teraz, czy wakacje, to na pewno na początku przyszłego roku trzeba już zacząć te prace wasze pisać, więc chciałem wam pokazać, chciałem omówić kilka aspektów pisania prac dyplomowych. Zrobię to po polsku ze względu przede wszystkim na to, że wśród was nie ma obcokrajowców, są osoby tylko mówiące po polsku, więc mówiące po polsku jako językiem ojczystym. A po drugie, akurat prezentację, którą mam, przygotowywałem kilka lat temu dla studentów, których uczyłem seminarium dyplomowego, i ona jest akurat po polsku, także wyjątkowo nagram się po polsku. Zacznę od tego, że ta prezentacja ma charakter wstępny, porusza różne tematy związane z konstruowaniem prac dyplomowych, ale ich nie wyczerpuje. Oczywiście o pewnych aspektach będziemy jeszcze w przyszłości rozmawiać i rozwijać te tematy. Procedura ustalania tematu zaczyna się od zdobycia jakiejś wiedzy na jakiś temat i w pewnym momencie musimy znaleźć jakiś problem i postawić sobie pytanie. Poniekąd trochę o tym rozmawialiśmy, bo miałem z wami spotkanie takie online, gdzie dyskutowałem indywidualnie z wami na temat możliwych tematów waszych prac dyplomowych. Ale faktem jest również to, że dobrze jest mieć jakąś wiedzę na jakiś temat, żeby zdobyć tą wiedzę na wstępie. W tym wypadku to jest wiedza z zakresu językoznawstwa, czyli zajęcia z gramatyki opisowej oraz ze wstępu do językoznawstwa i z takich przedmiotów właśnie jak komputerowa analiza tekstu, statystyka, to wszystko jest częścią tej wiedzy. I w tej wiedzy próbujemy znaleźć jakiś problem, jakieś zagadnienie, które albo nie zostało dostatecznie wyjaśnione, albo po prostu nikt takiego pytania nie zadał, a z jakichś względów jest ono interesujące lub potrzebne, żeby je zadać. To już po troszeczkę zrobiliśmy, bo każdemu z Was po tej rozmowie zaproponowałem po naszej dyskusji jakiś temat, ale oczywiście te tematy mogą się jeszcze zmieniać, także to jeszcze nie jest obowiązujące. Natomiast ta procedura faktycznie zaczyna się od znalezienia jakiegoś problemu. Jak jest problem, to bardzo dobrze, bo jest o czym pisać, także możecie sobie zapamiętać jako pewną maksymę życiową. Jak jest problem, to jest dobrze, bo mamy co robić. Dobra, to jest, słuchajcie, prezentacja, którą naprawdę kawał czasu temu przygotowywałem. I no tu pewne rzeczy robiłem z perspektywy osoby jednak sporo młodszej niż w tym momencie jestem i sposób komunikacji był taki bardzo luźny. Jak widzicie, wymyśliłem studentom temat, który będziemy rozpatrywać w tej prezentacji, który jest możliwym tematem pracy naukowej, oczywiście z przymrużeniem oka, czy prosiaczek z Kubusia Puchatka jest świnią. No, pytanie wydaje się banalne, ale jak zaraz zobaczycie, nie jest do końca takie banalne i być może wymaga rozpatrzenia pewnych aspektów w sposób szczegółowy i być może nawet będziemy w stanie użyć jakiejś wiedzy teoretycznej, jeszcze dodatkowo jakichś narzędzi takich bardzo systematycznych do zbadania tego problemu, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się banalny. Czyli tak, szukamy informacji mogących rozjaśnić problem w literaturze. Wszystkie możliwe biblioteki, internet powiem Wam tak, że pierwsze narzędzie, jakie ja w tym momencie używam do wyszukiwania, co kto na dany temat napisał, to jest przede wszystkim platforma Google Scholar. Pisze się Google Scholar jako jedno słowo i czy chyba nie, chyba nawet dwa słowa. I na tej platformie można znaleźć to jest największa platforma, jeśli chodzi o, jaką ja znam przynajmniej, jeśli chodzi o publikacje naukowe. I wpisujecie tam daną frazę czy temat, który Was interesuje.
Czasami w sposób taki, że kilka wersji się wpisuje tej samej nazwy, czyli na przykład jakbyśmy szukali tego, no to byśmy wpisali na pewno prosiaczek Kubuś Puchatek, nie? Albo prosiaczek z Kubusia Puchatka, albo po prostu Kubuś Puchatek postacie, albo i tak dalej. Potem jeszcze być może definicja świni i tak dalej, nie? No, trzeba by szukać tematów związanych z tym, co nas interesuje, pod różnymi nazwami. I powiem Wam, że to narzędzie Google Scholar jest naprawdę fantastyczne, bo znajdziecie, nawet jeśli nie znajdziecie tekstów bezpośrednio w takiej wersji, którą możecie ściągnąć w wersji PDF, chociaż bardzo dużo znajdziecie już w tym momencie, naprawdę bardzo dużo tam można znaleźć, to przynajmniej będziecie widzieli, czego Wam brakuje, a to też jest informacja. I teraz poszukiwania bibliograficzne mają często charakter reakcji łańcuchowej. Mam tu na myśli coś takiego, że jak znajdziecie powiedzmy jeden czy dwa artykuły, które bardzo do tego tematu, jakby bardzo precyzyjnie opisują ten temat, który nas interesuje, to wtedy przechodzimy do części bibliograficznej tych artykułów i szukamy, na co w tym artykule się powołujemy, czyli na tą literaturę, którą autorzy tych artykułów sugerują jako związaną z tematem. I w ten sposób jak to się mówi, od nici do kłębka można znaleźć bardzo szybko bardzo dużą ilość prac naukowych, które się danym tematem zajmują. W waszym przypadku, w przypadku pracy licencjackiej, to nie jest dużo. To jest około, no minimum to jest 10, ale tak no przyzwoicie około 15 pozycji powinniście zacytować z tej swojej pracy. Znalezienie 15 pozycji na dany temat, nawet jeśli on jest bardzo taki szczegółowy i wydaje się mało taki popularny, to jest, powiem Wam, nawet na najbardziej szczegółowe tematy w tym momencie często można znaleźć dużo więcej niż się przypuszcza. Ja pisałem swoją pracę doktorską z tematu, który był naprawdę bardzo niszowy. Ostatecznie znalazłem kilkaset opracowań na ten temat. I to jeszcze w czasach, gdy poszukiwania na internecie nie były aż tak rozwinięte, jak są w tym momencie. W tym momencie znalazłbym tego kilka razy więcej. A Wam jest potrzebne około 15 opracowań. To mają być albo artykuły naukowe, albo książki wydrukowane. Mogą być również artykuły, które są stronami internetowymi, ale nie możecie całej pracy opierać tylko na takich materiałach. Może być ich kilka takich odniesień. Natomiast w pewnej tradycji prac naukowych jest jednak to, że stosujemy odniesienia przede wszystkim do artykułów naukowych, które zostały opublikowane w druku, czy do książek, które zostały opublikowane w druku. To ma jednak taki pewien prestiż. Aczkolwiek można oczywiście cytować również strony internetowe, chociaż nie do przesady, bo studenci tutaj w tym wypadku często idą na łatwiznę i po stronach internetowych próbują pewnych rzeczy szukać. To może być tylko część, nie może być całość. Także takich, to te minimum 10, to ja mówię o minimum 10 drukowanych pracach. Około 15 najlepiej, żeby było. No i możecie tych parę stron internetowych ewentualnie dodać. W trakcie poszukiwania prowadzimy zapis spostrzeżeń, konstruujemy wstępny plan pracy. O planu pracy jeszcze kiedyś Wam dokładnie opowiem, bo to jest oddzielne zagadnienie, które też wymaga wyjaśnień, ale konstruowanie planu pracy jest ważne. Studenci z mojego doświadczenia często nie są nauczeni pisania planów pracy i często te ich początkowe próby pisania prac dyplomowych mają charakter takiego strumienia świadomości, który jest w wielu przypadkach niestety kompletnie nieudany i trzeba to zmieniać od podstaw. Praca naukowa musi być jasna, klarowna i dobrze logicznie skonstruowana, żeby wiadomo było, co po czym następuje. To musi być bardzo takie poukładane. A studenci mają problem my to nazywamy coherence, czyli taka, no jak to się po polsku mówi, spójność. Ze spójnością macie problem duży. Ale w trakcie tych poszukiwań biograficznych i czytania tych opracowań, proszę sobie robić notatki, bo potem się zapomina o tych rzeczach, co czytaliście. Także taka rada. No i powiedzmy, że robiliśmy takie badania na temat tego naszego tematu, okay? I znaleźliśmy kilka opracowań. Tutaj wymyśliłem takie, mi się wydaje, znaczy mi się wydawało w czasie, jak robiłem tą prezentację, jak przygotowywałem tą prezentację, że to jest śmieszne, ale chyba nie jest, no dobra.
Byłem młody. Pietruszka, pan Pietruszko napisał postacie z Kubusia Puchatka w świetle psychologii behawiorystycznej, okej? Potem pan Kapusta też coś tam napisał. Potem pan Burak coś napisał. Potem pan Ziemniak coś napisał. No to, że akurat semantyka kognitywna potrzebna być może jako takie zaplecze teoretyczne tego, co będziemy robić. Pan Kalarepa pisał o statystyce, która nam się przyda. No, mamy zebraną tą bibliografię. Przeczytaliśmy oczywiście, słuchajcie, nie jest tak, że każdą z tych pozycji, które będziecie musieli przerobić, będziecie musieli przeczytać od deski do deski. Są rzeczy, które trzeba od deski do deski przeczytać, bo trzeba to zrozumieć i to jest ważne, ale to jest jakby też po części wasza decyzja, co jest ważne. Niektórych rzeczy nie czyta się w całości, bo szkoda na to czasu, po prostu nie jest to potrzebne. Na przykład jakiś rozdział w jakiejś książce, powiedzmy, przeczytaliśmy, załóżmy, że ktoś z was będzie pisał pracę o fonetyce, przeczytaliśmy dwa podręczniki do fonetyki, no to czytanie trzeciego podręczniku do fonetyki, który jest mniej więcej o tym samym, już nie jest sensowne, ale jest tam na przykład jeden rozdział, który nas zainteresował, bo szczególnie wyjaśnia jakiś aspekt, który w tych poprzednich dwóch nie jest wyjaśniony, to wtedy czytamy tylko ten rozdział. Więc tu trzeba podejść do tego zdroworozsądkowo. Niektóre artykuły czytamy podręczniki czytamy od deski do deski, a inne nie. To jest wasza decyzja w tym wypadku, co jest ważne. Dobra. W zgromadzonej literaturze staramy się znaleźć informacji, co na ten temat zostało już zrobione. Ja to studentom określałem mianem budowanie na górze. To jest tak jak trochę jak z domem. Waszym zadaniem będzie zbudowanie małego domku, który jest już na jakiejś górze. No, powiedzmy na jakimś wzgórku, okay? Tych 10 czy 15 opracowań, na które się powołujecie. To i tak będzie wyższe, niż gdybyście od podstaw próbowali zbudować wysoki dom z pozycji zera nad poziomem morza, w porównaniu z tym, z tą górą, którą macie. Wy tej góry nie budujecie, wy tylko na nią wchodzicie. To jest dużo prostsze niż zbudowanie konstrukcji, która się zaczyna na poziomie tej góry. Dlatego, że nie budujecie z poziomu morza, tylko budujecie z poziomu już jakiejś góry. I waszym zadaniem jest zbudowanie tylko i wyłącznie tego domku, małego domku na tej górze, który będzie wyżej niż sama góra. Oczywiście różnica nie jest duża, ale wy coś tam dodajecie do tej wiedzy, okay? Natomiast nie zaczynamy z poziomu morza, nie zaczynamy od zera, bo będziecie odkrywać koło od nowa. Jeśli byście bez jakiejkolwiek wiedzy zaczęli budować, no to będziecie z pozycji takiej, że się potem okaże, że 1000 osób o tym już pisało i to jest w ogóle przyjęte jako taka common knowledge i wszyscy o tym wiedzą. No, trzeba troszkę tej wiedzy zdobyć. Proszę nie przerazić tym, że ja tu mówię o tej wiedzy, no ale trochę trzeba zdobyć, czyli jeden czy dwa podręczniki na temat dziedziny, o której chcecie pisać, trzeba przeczytać. No i tych artykułów trzeba parę przeczytać, a pozostałe rzeczy, no to się czyta tak, co jest potrzebne. Okay? Czyli mamy tą informację, co już zostało zrobione. No i pomysłów na ujęcie problemów w jakiejś teorii językoznawczej. Jest ona jak narzędzie pracy. Podam wam przykład. Z tą teorią językoznawczą to nie jest aż takie obowiązkowe, ale dobrze jest, to jest dobra praktyka, umieścić to, co robimy w jakimś takim no frameworku, w czymś, kto już coś opracował i można się na to powołać. Podam wam przykład. To nie jest absolutnie obowiązkowe, bo można zrobić badanie po prostu, opierając się na tych cytowaniach, kto co zrobił i dodać to swoje, ale jeszcze jakbyśmy to oparli na jakąś teorię językoznawczą, to byłoby najlepiej. Dobra. No i powiedzmy, że z naszych poszukiwań bibliograficznych dowiedzieliśmy się sporo dodatkowych rzeczy na temat postaci Prosiaczka z Kubusia Puchatka. Na temat jego zachowania, na temat jego wyglądu, na temat opinii, jakie są w jego przypadku wypowiadane. Powiedzmy, że mamy informacje na temat Prosiaczka pogrupowane według tych kategorii. Okay? Ale dowiedzieliśmy się też o przydatnej nam teorii językoznawczej z zakresu semantyki, czyli przeczytaliśmy, powiedzmy, podręcznik na temat semantyki i wiemy, że jedno słowo może posiadać wiele znaczeń, polisemia. Istnieje tak zwana również analiza semantyczna. Podam wam przykład, jak można to wykorzystać do tej analizy. Czyli przerobiliśmy podręcznik z zakresu semantyki, bo nasze badanie, powiedzmy, że dotyczy semantyki, czyli teorii znaczenia w języku. Wy takich prac prawdopodobnie pisać nie będziecie, ale to jest tylko przykład,
pracy językoznawczej. No i teraz tak, wiemy, że słowo świnia może mieć różne znaczenia. Świnia może się odnosić do zwierzęcia. Świnia to jest też, i to jest inne znaczenie, obelżywie o postaci podłej, czyli o człowieku, nie o zwierzęciu. I również trzecie znaczenie, również o człowieku, ale nie o postaci czy osobie podłej, tylko że niechlujnej, niechlujnej, takiej, która no, jest nieładnie ubrana i być może nieładnie pachnie. Okay? Także to są trzy różne znaczenia słowa świnia. Oczywiście może być ich więcej, ja tylko tutaj podaję przykład. No i teraz zróbmy sobie próbę analizy semantycznej wyznaczonych znaczeń słowa świnia. To jest ta analiza semantyczna, o której mówiłem. Czyli mamy jakby w tym naszym podręczniku na temat semantyki pojęcie analizy semantycznej. Tam są przykłady, jak to się robi, i wy to konkretnie robicie na tym swoim przykładzie słowa świnia. Czyli mam tak. Słowa świnia ma takie cechy. Ma cztery kopytka, różowiutką skórkę i ryjek. Okay? Jeśli spełnia te kryteria, to można zakwalifikować obiekt, do którego odnosi się to słowo, jako to znaczenie. Świnia jako zwierzę. Świnia obelżywi o postaci podłej. Żeby zakwalifikować do tej kategorii, słowo, które zostało użyte, znaczenie tego słowa musi spełniać takie warunki. Musi dotyczyć osoby, która dokucza innym, obmyśliwa jakieś podstępy i jest nielubiana. Okay? Natomiast jeśli znaczenie tego słowa odnosi się do tych cech, czyli nie umie się zachować przy stole, ma brudno w pokoju, nieładnie pachnie, to są tylko przykłady oczywiście, no to wtedy mamy, tutaj mamy jakieś informacje, to wtedy mamy dowód na to, że to jest to trzecie znaczenie. Okay? Czyli w sposób teoretycznie bardziej obiektywny niż tylko intuicyjnie, możemy zakwalifikować dane słowo do danego znaczenia. Bo moglibyśmy to intuicyjnie zrobić, że po prostu mi się wydaje, że to jest zwierzę, mi się wydaje, że to jest to, mi się wydaje. Ale w badaniu naukowym dobrze jest podać również takie bardziej obiektywne sposoby oceny. I w tym wypadku to jest spełnienie tych warunków kategorii semantycznej. Czyli ta kategoria semantyczna ma takie znaczenia, ta kategoria semantyczna ma takie znaczenia, ta kategoria ma takie znaczenie. I wtedy się robi na przykład plusy, minusy, że na przykład 2 razy plus tu. Tutaj 3 razy minus, tutaj 3 razy minus, no to znaczy, że będzie to w ten sposób na przykład. Dowiedzieliśmy się też o przydatnych nam technikach statystycznych, między innymi z moich zajęć z poprzedniego semestru. Wiemy, że jest potrzebna reprezentatywna grupa respondentów, powiedzmy około 50 osób, 30 minimum, ale około 50 jest już przyzwoicie. Respondenci, czyli osoby biorące udział w quizie, czy jak to się mówi. No, takim teście muszą być odpowiednio dobrani, czyli w tym wypadku być może dzieci w wieku szkoły podstawowej, no bo one czytają Kubusia Puchatka, one znają, a dorośli mogą być tutaj niewłaściwi, trzeba dobrać odpowiednią grupę respondentów. I testy dla respondentów muszą być odpowiednio skonstruowane, pytania muszą być jasne i klarowne, no bo jeśli dla dzieci, no to nie mogą być zbyt skomplikowane, no tam nie użyjecie słowa analiza semantyczna w jakimś pytaniu, bo dziecko nie zrozumie, nie? Dobra. No i teraz tak. Układamy plan pracy. Najpierw ogólny, później coraz bardziej szczegółowy. I praca. Zapamiętajcie sobie ten slajd. On jest według mnie dość dobrze podsumowuje strukturę prac naukowych ogólnie, a w szczególności prac typu licencjacka czy magisterska. Praca naukowa składa się. Przede wszystkim ze wstępu, ale wstęp jest krótki i często, mimo pozorów, ten wstęp się pisze na samym końcu. Wcale nie przesadzam, bardzo dużo ludzi tak robi, więc na wstępie wstępem się nie przejmujcie. Tutaj się podaje cele pracy, to jest zwykle 1-2 akapity, metody badawcze, 1-2 akapity. I struktura pracy. Cele pracy, no to wiadomo, co chcecie pokazać w tej pracy. Metody badawcze to jakich metod użyliście. Tutaj mówimy o metodach statystycznych, ale również o na przykład sposobie, w jaki analizowaliście dane, czyli na przykład tu trzeba by o tej analizie semantycznej coś tam powiedzieć, parę słów, nie? No i struktura pracy to jest opis poszczególnych rozdziałów, takie krótkie podsumowanie, co w każdym rozdziale jest. To jest wstęp. Potem jest część teoretyczna, w której podsumowujemy zdobytą wiedzę na interesujący nas temat.
To jest jeden, dwa rozdziały, ale moja tutaj z kolei rada znowu jest taka, żebyście nie przesadzali z tym rozdziałem. Studenci mają, ja to rozumiem, ja też często wpadałem w tą pułapkę, że ta część zajmuje im dość dużo czasu, zaczynają od tego, często to jest pół roku albo dłużej, piszą to, potem z jednego rozdziału robi się dwa, czasem nawet trzy rozdziały. Ta praca staje się już nawet dość długa, takie minimum długości pracy licencjackiej z zakresu językoznawstwa to jest około 25 stron, to jest minimum. Okay? Poniżej tego się już nie schodzi, ale przyzwoita praca ma około 30 stron, ale 25 to jest minimum łącznie ze stroną tytułową i z bibliografią. I tak, no powiedzmy, napiszą tych 15 stron tego, no i im zostaje tylko 10 stron na całą resztę. A te dalsze części, szczególnie ta, jest dużo ciekawsza i dużo ważniejsza niż podsumowanie tego, kto co na ten temat napisał, czyli opisanie tej góry, na którą weszliście. Tych wszystkich opracowań, które przeczytaliście w całości lub, no, no, w całości lub części, nie? Tutaj trzeba kto co napisał na ten temat. No i podsumowanie tej teorii językoznawczej, na której oprzemy naszą analizę. Jeszcze raz powtarzam, żebyście tutaj się nie zagonili w taki kozi róg i żebyście na to nie poświęcili zbyt dużo czasu, bo to jest i fajniejsze, i sprawia więcej przyjemności, bo to potrafi być strasznie wyczerpujące, powiem wam. To jest dużo ciekawsze, jak robicie własne badania. I dużo, dużo ważniejsze ostatecznie, bo recenzent, który będzie czytał waszą pracę, to przejrzy, oczywiście, że to jest konieczne, ale on będzie zwracał na to, on czy ona będzie zwracała na to uwagę. Bo to jest wasz wkład, tak naprawdę, to jest ten wasz domek. To jest ta góra, na której budujecie ten domek, a to jest wasz domek. I ten domek jest ważniejszy od tej góry, bo każdy sobie może wejść na tą górę. A to, co wy zrobiliście tutaj, to, co wy dodaliście do tej wysokości tego wszystkiego, to jest chyba najważniejsze, okay? I jest dużo ciekawsze. Więc to trzeba zrobić. I nie mówię, żeby robić to najpierw, a to później, chociaż ja często w tym momencie tak robię, ale być może dobrze zacząć od tego, ale żeby nie przegiąć z tym. Żeby nie zrobić, to nie ma być połowa pracy. Ja bym powiedział, że to jest maksymalnie 1/3. To powinno być ze 2/3. To jest dużo ciekawsze, dużo przyjemniejsze i dużo ważniejsze dla recenzenta. Więc robić tak, jeden rozdział napisać na to, nie więcej, jeden rozdział, też nie jakiś bardzo długi i zabrać się za to. Jak trzeba będzie potem dopisać jeszcze, to dopiszecie. Okay? Natomiast na wstępie to się pisze, ale nie za długie i potem przechodzimy do tego. Najwyżej potem dopiszecie do tego jeszcze, okay? Żeby nie rozbudowywać tego za długiego, bo potem i miejsca nie będzie na to już specjalnie, bo jak praca jest za długa, to też nie jest źle. Jak ma 40 czy 50 stron, to ten recenzent jest nieszczęśliwy, wcale wam to nie podniesie oceny. Natomiast no, to się zdarza właśnie w przypadku, jak to się robi za długie i potem już nie ma miejsca na część analityczną, która jest konieczna. Dobra, i teraz ta część analityczna, empiryczna. Empiria znaczy doświadczenie, czyli tutaj przedstawiacie swoje badania tak naprawdę. To jest od 1 do 3 rozdziałów, także to jest dłuższe niż to. I tutaj prezentujemy naszą analizę, no, w różny sposób. Tu się prezentuje, jak robiliśmy te badania, prezentujemy wyniki tych badań w formie wykresów, w formie tabel, ale również w formie opisów tych wyników. Po prostu w zdaniach trzeba też opisać, co tam w tych wynikach jest, co jest ciekawego, do jakich wniosków doszliśmy. No i opisuje się wybrane przypadki również. Okay? To jest część, w której również statystyka odgrywa dużą rolę. Także jak byliście na moich zajęciach, coś wam tam przekazałem, ale no być może jeszcze nie aż tak dużo, żeby to wystarczyło, ale zawsze tutaj chętnie służę pomocą. Akurat jestem pasjonatem statystyki, także zawsze możecie do mnie przyjść i chętnie pomogę, żeby tą część rozwinąć, żeby to wyglądało lepiej. To ta statyka, choćby nie wiem, co statystyka, coś się przyda. Naprawdę, to jest. No i naprawdę ta część analityczna, empiryczna jest najlepsza. No i na końcu jest jeszcze podsumowanie pracy, gdzie się podsumowuje wnioski i podsumowuje się tezy.
Ta część też nie powinna być za długa. Ona może być troszeczkę dłuższa od wstępu. Wstęp to jest jedna do maksymalnie dwie strony, ale to też tak jedna, dwie strony. Okay? To tak mniej więcej podobne jak to. Czyli najważniejsza jest ta część. Ta część powinna być jednak trochę krótsza. Nie za długa, bo wtedy wam na to nie starczy. I to jest nudne, i to jest pracochłonne, i to jest wyczerpujące. Bardzo będziecie zmęczeni potem, obiecuję wam to. Dobra, przechodzimy dalej. No oczywiście musi być jeszcze strona tytułowa, spis treści, na końcu bibliografia. Słuchajcie, to są rzeczy, które są określone przez konkretny uniwersytet i instytut. Musicie wejść na stronę instytutu i poszukać informacji na temat tych zagadnień, bo są konkretne standardy. Każda uczelnia ma te standardy swoje, chociaż one są przeważnie zbliżone do siebie. Natomiast mamy standard na naszym uniwersytecie, to do strony tytułowej, jak ona powinna wyglądać, ona powinna być w dwóch językach, czyli tak naprawdę dwie strony tytułowe, jedna po angielsku, jedna po, chyba pierwsza po polsku, druga po angielsku, albo na odwrót, nie pamiętam, chyba po polsku pierwsza, potem po angielsku druga. Spis treści, no to wiadomo, że no, trzeba jakieś tam dać. Na końcu bibliografia też. O biografii jeszcze sobie porozmawiamy, bo to jest też oddzielny temat. I teraz tak, skupmy się na części analitycznej i empirycznej, która jest najważniejsza, tak jak mówiłem, w pracy naukowej. Może stanowić analiza przeprowadzonych przez siebie badań, najlepiej solidnie policzonych statystycznie. Jeszcze raz powtarzam, statystyka się tu przyda, choćby nie wiem co. Potem analiza zgromadzonego materiału językowego, na przykład z korpusów językowych, słowników, wyszukiwarki internetowych. To bardzo ważne, też bardzo ważne jest stosowanie właściwych technik statystycznych tutaj. I trzecia możliwość to jest rozprawa nad zagadnieniami teoretycznymi związane z daną teorią, ale odradzam tego typu analizę. Czyli rozprawa teoretyczna na jakiś temat, słuchajcie, to jest nie, odradzam. Przede wszystkim nawet na studiach. Ja widziałem raz w życiu na naszym uniwersytecie, że studentka na pracy magisterskiej wybrała temat teoretyczny i go rozwijała. Pisała na temat teorii cech binarnych i rozwinęła ten temat na tyle ładnie, przez zresztą bardzo wymagającego profesora, który u nas już w tym momencie nie pracuje, że dostała za tą pracę piątkę zresztą ode mnie, bo ja byłem recenzentem tej pracy. Ale to był wyjątek, to naprawdę był wyjątek. Dziewczyna była bardzo zaangażowana w tą pracę. Poza tym, chyba zdarzają się takie, ale to są zwykle bardzo słabe prace. To jest za trudne na poziom. Tamta praca to była praca magisterska, swoją drogą, nie licencjacka. Na poziom pracy licencjackiej to jest zdecydowanie za trudne, więc waszym zadaniem jest zrobienie jakiegoś krótkiego badania po prostu i opisanie tego badania, a nie zagadnieniami teoretycznymi danej teorii. To jest coś, co odradzam. No, teoretycznie możliwe, ale ja sam takich tematów nie uskuteczniam, jak piszę swoje prace naukowe, powiem szczerze. No, zdarzały się, okej, zdarzało się, ale nie jest to norma. No i dobra, słuchajcie, przykład przeprowadzenia badania. Powiedzmy, że na podstawie tych wszystkich no, rzeczy, które już przedyskutowałem, stworzyliśmy sobie taki kwestionariusz i dajmy ten kwestionariusz do wypełnienia. No powiedzmy 30 czy 50 różnym osobom, odpowiednim respondentom, czyli w tym wypadku być może uczniom szkół podstawowych. No i teraz tak, pytacie się, dajcie każdemu wypełnienie takiej ankiety, nie? I tu ja tu chyba mam tak, że mogę, o. I tutaj na przykład ktoś wpisuje. Pytanie na temat prosiaczka z Kubusia Puchatka. Czy ma cztery kopytka? Czy ma cztery kopytka? Wiecie, że chyba ma. On miał takie pałeczkowate te kończyny, ale no to powiedzmy, można powiedzieć, że to były kopytka. Czy ma różowitką skórkę? No ma. No ma. Ma ryjek? Ma. Zgadza się. Czy dokucza innym? Nie, nie zgadzam się. Obmyśliwa? Nie, on był bardzo. Jest nielubiany? Nie, lubili go wszyscy. No czasami może był zbyt taki strachliwy, ale tak to go wszyscy lubili. Czy nie umie się zachować przy stole? Nie, chyba był kulturalny. Ma brudno w pokoju? Szczerze mówiąc, to nie wiem, ale wydaje mi się, jakbym stawiał na 0,1, to bym powiedział, że nie. Nieładnie pachnie? Chyba nie, w porządku było. No i co? Ta osoba wyraźnie sugeruje, bez odpowiedzi bezpośrednio na pytanie, czy to jest zwierzę, czy to, daje nam bardzo precyzyjną odpowiedź tutaj, że to jest zwierzę. Okay? I teraz robimy ten test na 30 różnych respondentach i porównujemy odpowiedź. Wiadomo, że może się zdarzyć, że w których z tych
pytań pojedyncze osoby będą stawiały jedynki. Więc to nie wyjdą absolutne zera, ale wyjdą tendencje. Wyjdzie, że na przykład 98% wybierało te odpowiedzi, a tylko 1 czy 2% wybierało te odpowiedzi. Okay? No i mamy konkretny wynik statystyczny takiego testu i możemy zamiast intuicyjnego stwierdzenia, ja myślę, że to jest zwierzę, powiedzieć, mam dowody empiryczne na to, że to jest świnia w znaczeniu zwierzę, a nie w znaczeniu obelżywej postaci, czy obelżywej o postaci podłej, czy o postaci niechlujnej. Że nie o to chodzi, tylko chodzi o to. Okay? Dobra. Słuchajcie, przy pisaniu prac konieczne są słowniki jednojęzyczne, dwujęzyczne, kolokacyjne, słowniki synonimów, dostęp do korpusa języka angielskiego. Słuchajcie, ja to potem gdzieś zaznaczyłem. Tak, problemy z praktycznym użyciem języka angielskiego. Według mnie największym problemem przy pisaniu prac licencjackich dla studentów, ale szczególnie studentów studiów niestacjonarnych, chociaż u studentów studiów stacjonarnych to też jest problem, to jest praktyczne użycie języka angielskiego, słuchajcie. To jest największy problem, naprawdę olbrzymi problem. Więc trzeba używać tych narzędzi, ile się da. Ja jeszcze w przyszłym semestrze z wami postaram się poćwiczyć trochę używanie korpusu języka angielskiego, konkretnie korpusu Kołka. Taki korpus, to jest skrót od Contemporary Corpus of, nie, Corpus of Contemporary American English. I pokażę wam, jak używać tego korpusu do sprawdzania poprawności językowej tego, co piszecie. Ale tak czy inaczej, używanie słowników, czyli jednojęzycznych, dwujęzycznych, słowniki kolokacyjne świetne. Nie chcę konkretnie reklamować żadnej firmy. Są dwa takie słowniki kolokacyjne, które ja znalazłem niezłe, między innymi słownik Oxfordu. Jest taki jeden słownik kolokacyjny, ale sądzę, że w tym momencie to znajdziecie takie rzeczy również na internecie. Słownik synonimów, jak piszecie thesaurus.com, to jest dobry słownik synonimów darmowy na internecie. Ale szczególnie uczcie tych korpusów językowych jest niesamowite, bo naprawdę pozwala na takie rzeczy. Te korpusy są otagowane, można, no po prostu, to jest taki korpus językowy, to jest jak najlepszy native speaker, który stoi przy was i wam doradza, co w danej sytuacji wybrać, jaką formę. Czy w ogóle doradzi wam, co w ogóle napisać w danym miejscu. Także będziemy o tym, będę jeszcze z wami, nie wiem, czy w przyszłym semestrze będziemy mieć zajęcia bezpośrednie, czy dalej online. Tak czy inaczej, trochę takich ćwiczeń z wami zrobię. Nie za dużo, bo to jest, bo w przyszłym semestrze to będziecie pisać te prace, ale no trochę z wami zrobię tych rzeczy jeszcze. Konieczność użycia aparatu teoretyczno-pojęciowego. To jest takie ładne wyrażenie, którego używała moja pani promotor przy mojej pracy magisterskiej. Bardzo mądra zresztą osoba i ona właśnie używała tego określenia. Aparat teoretyczno-pojęciowy. Chodzi o to, że na przykład zamiast badanie znaczenia użyjecie słowa analiza semantyczna, bo tak się to określa w świecie no, semantyków. Okay? To jest to samo, co to, ale to jest wyrażenie techniczne, to jest wyrażenie potoczne. Oczywiście to są rzeczy drugoplanowe w stosunku do tych problemów językowych, w ogóle z wyrażaniem się po angielsku, jakie no niestety tu będziemy napotykać, ale no jak już zebraliście tą wiedzę, to weźliście na tą górę, no i macie trochę tych pojęć, no to i używajcie jak możecie, ok? Ok, to już mówiłem. No i na koniec praca powinna być samodzielna. Sądzę, że to jest zrozumiałe. Dobra, tyle na dzisiaj. Życzę Wam udanego dnia. Dziękuję, do widzenia.